Witam cię w kolejnym filmie. Dziś opowiem ci historię mojego kursanta, która nie jednemu z was może po prostu ratować życie. Chłopak całą swoją historię życiową miał pod górę. Dziewczyny go zostawiały, żona go zdradziła, potem się okazało, że kolejna dziewczyna też go zostawiła i powód nie był taki jak większość tutaj komentarzy, którzy piszą pseudoznawcy, że facet nie miał kasy, był brzydki, czy był mało przystojny, bo akurat te aspekty życia potrafił zadbać, dobrze zarabiał za granicą, dobrze wyglądał, a pomimo tego kobiety go zdradzały z facetami, którzy byli znacznie brzydsi od niego. I pewnie zastanowisz się, jaki był tutaj powód tego wszystkiego. No powód, jak się domyślasz, był emocjonalny, no bo jak nie ma emocji w relacji, facet nieumiejętnie buduje te emocje, to potem tak to wszystko się kończy, tak? Natomiast jak ty podchodzisz do sprawy zupełnie inaczej, rozumiesz, że budowanie szczęśliwej relacji z dziewczyną to jest długofalowy proces, gdzie musisz się zaangażować emocjonalnie, no to trzymasz też emocje tej dziewczyny w ryzach. On natomiast tutaj z każdą dziewczyną też popełniał katastrofalne błędy. No i ostatnio właśnie dzwonił do mnie, że poznał dziewczynę z dzieckiem, ona mieszka od niego 500 kilometrów, jest po dwóch rozbitych związkach, w tym jednym dziesięcioletnim małżeństwie, właśnie ma dziecko. I mówi, że to jest idealna kandydatka dla niego. Ja mu od razu ten pomysł wyperswadowałem z głowy. I ja mu powiedziałem, Piotrek, co ty robisz? Dlaczego wybierasz dziewczynę po toksycznej przeszłości z dzieckiem? Taką, która już na pierwszy rzut oka będzie problematyczna. I mieszka od ciebie 500 kilometrów, zamiast sobie poszukać dziewczyny na miejscu, która jest młoda, która nie ma jakichś negatywnych właśnie wzorców z przeszłości, dlaczego znowu sobie to robisz. I on doszedł do wniosku, no, że przecież on jest taki dobry, że może tą dziewczynę z dzieckiem przyjąć, że to nie ma żadnego problemu. Ja mówię, widzisz, i to jest to Twoje podejście, które totalnie niszczy ci relacje z kobietami. Ty się poświęcasz dla tych kobiet. Ty próbujesz być za dobry, Chcesz wychowywać jej dziecko, chcesz dawać jej pieniądze, wszystko co masz, a nie myślisz o sobie w tym wszystkim. I to będzie powodować, że kobiety cię karcą, zdradzają, bo ty od nich nic nie wymagasz. To się właśnie wiąże z tym. Także ty też się zastanów, czy nie masz takiego podejścia, że poświęcasz się dla relacji. Poznajesz dziewczynę, to wszystko chcesz dla niej robić, zamiast po prostu wymagać, tak? No sorry, ale gdybym ja poznał dziewczynę, która mieszka 500 km ode mnie, ma jakąś toksyczną przeszłość, jakieś toksyczne relacje z byłym facetem, do tego dziecko i szukałbym poważnej relacji, to nawet by mi się nie chciało z tą dziewczyną spotykać. Po co? Skoro to nie jest mój target, tak? Skoro ja szukam dziewczyny, z którą będzie mi najlepiej, która jest młoda, która faktycznie. Może lepiej spełnić dla mnie tą potrzebę bycia w związku. Takie byłoby moje podejście. Natomiast on od razu zapał się tej dziewczyny, no bo była atrakcyjna fizycznie. I to jest ten błąd, przez który większość facetów właśnie traci w relacjach. No i drugi błąd, jaki popełniał ten kursant, to właśnie to, że on się nastawiał do budowania emocji na randkach z dziewczynami, że kobiety są romantyczne: kwiatki, wiesz, starał się te wszystkie romantyczne sztuczki wykorzystywać i oczywiście też kobiety. Reagowały na to na początku, na pierwszej randce, OK, a potem czuły, że on jest zbytnio wrażliwy i od razu zaczęły go karać. Tak, tam była sytuacja, że dziewczyna nawet zaprosiła swoją koleżankę i on grzecznie tej koleżance odpowiadał na każde pytanie, no i potem, oczywiście, ona napisała mu SMS-a, ta dziewczyna, z którą się spotykał, że on wcale z nią nie rozmawiał, tylko rozmawiał z jej koleżanką. Widzisz, ona go jeszcze ukarała za to, że na spotkanie przyszedł z jej koleżanką, że był kulturalny, że starał się odpowiedzieć. I to był jego cały problem, tak? On powinien w tym momencie opieprzyć tą dziewczynę, która w ogóle w coś takiego go wpakowała, że umawia się na randkę, gdzie zaprasza koleżankę, powinien jej powiedzieć: Słuchaj, ja się czuję zażenowany tą sytuacją, ja chciałem z tobą spędzić czas, a on znowu się poświęcał. I to w rzeczywistości powodowało, że więcej tracił. No i oczywiście ta romantyczność, wrażliwość powodowała, że kobiety o wiele łatwiej go wykorzystywały. Także ty tutaj musisz stać się z kobietami trochę bardziej gruboskórny, egoistyczny, jakkolwiek złowiesz, że to zabrzmi, to taki musisz być, jeśli chcesz dbać o to, żeby nie zostać po prostu skrzywdzonym. I dobre emocje z dziewczyną nie zbudujesz poprzez swoją zbytnią wrażliwość, romantyczność. Takie cechy mogą być fajne dla kobiety na początku, jak jesteś jej przyjacielem, ale jeśli kobieta szuka faceta. To ona powinna się czuć przy tobie w taki sposób, że ty zapewniasz jej bezpieczeństwo, demonstrujesz te mocne cechy. Także w taki sposób trzeba budować emocje za pomocą też oczywiście namiętności, tego, że potrafisz pożartować z niej, nie bierzesz na serio tej całej rozmowy, a jak jesteś zbyt bardzo taki, zachowujesz pozory tego, że nie chcesz zostać przez nią skrytykowany, czy cały czas myślisz, żeby nie powiedzieć czegoś, żeby ona sobie na twój temat nie pomyślała coś złego to zawsze będziesz zbyt bardzo wrażliwy w budowaniu tych emocji na randkach. I oczywiście to się źle skończy. Tyle w tym filmie ku przestrodze. Naprawdę, dbaj o własne szczęście. Kobieta potrafi zadbać o własne szczęście, zrezygnować z randki, jak facet jej ją wkurzy, jej się nie podoba. Ty musisz robić dokładnie to samo. To samo działa w drugą stronę, jeśli chodzi o kobiety. Do dzisiaj do północy możesz pobrać mój najnowszy materiał Emocjonalna randka, gdzie tłumaczę właśnie, jak budować te emocje na randkach. Co takiego zrobić, żeby kobieta miała z tobą niesamowite emocje na spotkaniu, żeby sama zaczęła pisać, żeby potem też czuła, że te spotkania mają sens. I ta wiedza działa, tak? Ta wiedza daje ci ogromną przewagę nad resztą facetów, bo już po zastosowaniu tych metod będziesz wiedział, że nie spieprzysz relacji z dziewczyną, bo dokładnie podaje instrukcje, jak się masz zachowywać, jakie tematy poruszać, jak umawiać kolejne spotkanie. Natomiast większość facetów popełnia te ogromne błędy, bo brakuje im właśnie odpowiedniej wiedzy i czerpią wzorce gdzieś tam z tego, co mówiła mama, babcia. Koledzy, koleżanki, czy po prostu z mediów, z filmów fabularnych. Potem to się kończy tak, jak opowiadałem w tym wideo, ciężką depresją, bo dziewczyny mnie zostawiają, nie chcą się spotykać. Po pierwszej randce jest koniec, co ja robię, nie tak. Tak jak mówię, masz tutaj gotową wiedzę i ta wiedza też będzie działać, jeśli chcesz odzyskać dziewczynę, rozkochać koleżankę. Często jak chcesz odzyskać dziewczynę, to musisz te emocje też zbudzić na randce, tak, żeby wróciło do niej poczucie, że coś was łączy. Do dzisiaj do północy 30% taniej, także zapraszam, wykorzystaj tą wiedzę w 100%, bo to jest najnowszy materiał, który dla Ciebie nagrałem i który przede wszystkim działa, tak? Wystarczy to na randkach zastosować. Możesz zrobić dobre podejście na ulicy, możesz poznać dziewczynę w klubie, nawet przez internet, ale jak spieprzysz randki i nie będziesz wiedział, co robić na tych randkach, no to ta znajomość po prostu nie pójdzie dalej. Dlatego to jest niezbędny materiał, jeśli chcesz mieć naprawdę konkretne efekty z dziewczynami, chcesz rozkochać kobietę, zaangażować. Chcesz, żeby ona czuła do Ciebie prawdziwe, szczere emocje, a nie tylko leciała załóżmy na jakieś tutaj przymioty, typu Twój wygląd, czy to, że masz fajny samochód. A często jeśli źle zbudujesz emocje, no to laski mogą polecieć na to, że jesteś atrakcyjny fizycznie. Żeby pochwalić się koleżance, żeby pokazać jaki masz samochód, że możesz ją zawieźć na imprezę. To są też niefajne rzeczy, które dziewczyny robią facetom. Także dzięki tym metodom będziesz pewny, że budujesz prawdziwe emocje, że ona naprawdę Cię kocha. Że ona się spotyka z Tobą, dlatego że jesteś dla niej facetem, który buduje w niej silny, emocjonalny pociąg. Wykorzystaj te metody, bo dzisiaj o północy cena tego materiału idzie do góry. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!